Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie. Dziś porozmawiamy sobie o gender. Pojęcie gender stało się w naszym kraju takim słowem wytrychem. Dla pewnej części społeczeństwa to słowo stało się symbolem wszystkiego, co uważają za złe. Mówiąc gender, mają na myśli feministki, homoseksualistów, lewaków, ogólnie co im akurat pasuje. Dziś wyjaśnimy więc sobie, co to znaczy gender, dlaczego nie ma się czego tak naprawdę bać i to, że zbitek słów ideologia gender nie ma najmniejszego sensu. Małe dzieci uczy się bardzo prostego, binarnego rozumienia pojęcia płci. To znaczy, hej, jest chłopiec i jest dziewczynka. Koniec tematu. Jako dorośli ludzie powinniśmy jednak wiedzieć, że na naszą szeroko pojętą płciowość składa się wiele różnych elementów. Pierwszy z brzegu – orientacja seksualna. Istnieją też elementy płciowości, które nie wynikają z biologii albo psychologii, tylko z tego, w jakim społeczeństwie żyjemy. To jest taka płeć społeczno-kulturowa, czyli właśnie gender. Okej, przykłady. W naszym kraju chociażby kobiety noszą sukienki, a mężczyźni raczej nie. Chyba że księża. W każdym razie nie wynika to w żaden sposób z naszej biologii, tylko tak się po prostu przyjęło w naszej kulturze. Albo to, że obecnie przyjęło się małym chłopcom kupować niebieskie ubranka, a małym dziewczynkom różowe, co swoją drogą też jest nowością w społeczeństwie. Albo sięgając do innych krajów, w Afganistanie kobiety noszą burki i to też nie wynika w żaden sposób z biologii. Wszystkie te rzeczy są elementem płciowości w danej kulturze, ale jednocześnie wynikają wyłącznie z kontekstu społecznego. Wikipedia definiuje gender jako sumę cech osobowości, zachowań, stereotypów i ról płciowych rozumianych w danym społeczeństwie jako kobiece lub męskie. Światowa Organizacja Zdrowia znowu definiuje gender jako stworzone przez społeczeństwo role, zachowania, aktywności i atrybuty, jakie dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla mężczyzn i kobiet. I tyle. Nic strasznego, nie? Wiecie, jak ktoś wychodzi na mównicę sejmową i mówi, że nie zgadza się na gender, to ma mniej więcej tyle sensu, co jakby powiedział, że nie zgadza się na płeć. Poświęciłem chwilę na zastanowienie się, co mają na myśli ludzie używający zbitka słów ideologia gender, bo nie wiem, to ma tyle sensu, co, powiem, ideologia pogody. Różnice społeczne w kontekście płci po prostu istnieją. Podałem wam kilka przykładów. Nie można się nie zgadzać z ich istnieniem, bo to jest absurdalne. Okej, ale żebyście mieli pełny obraz, istnieje też coś takiego jak gender mainstreaming. Gender mainstreaming to strategia polityczna na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. To działanie, które promuje to, żeby prawo w danym społeczeństwie w równy sposób traktowało kobiety i mężczyzn, mimo społecznych różnic pomiędzy nimi. Czyli polityk wychodzący na mównicę i ogłaszający walkę z gender sprzeciwia się albo równemu traktowaniu kobiet i mężczyzn przez prawo, albo istnieniu różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami w społeczeństwie. Tak czy siak nie ma to sensu. Podsumowując,